W tym filmie pokażę Ci, jak zarejestrować własną domenę internetową krok po kroku w taki sposób, aby za nią nie przepłacić. Ale zanim zaczniemy, jeżeli cenisz sobie praktyczne porady dla przedsiębiorców i osób, które chciałyby nimi zostać, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie, ponieważ znajdziesz na nim już około 120 filmów pełnych wiedzy. Twój sub to dla mnie motywacja do nagrywania kolejnych wskazówek. Jeżeli chodzi o instrukcję rejestracji domeny, nagrałem już dwa takie filmy w 2014 roku, w 2019. Minęło kolejne 5 lat, internet trochę się zmienia, zmieniają się interfejsy operatorów domen i postanowiłem nagrać aktualizację tego materiału. Do rejestracji domeny ponownie wykorzystamy operatora OVH, który jest najtańszym albo jednym z najtańszych operatorów, przynajmniej jeżeli chodzi o koszt przedłużenia domeny na kolejny rok. Ten koszt jest dla Ciebie najważniejszy, ponieważ rejestrujesz domenę za grosze praktycznie u każdego operatora. Natomiast jej przedłużenie może u jednego kosztować 50-70 zł, a u innego na przykład 300, tak? Więc warto zwracać na to uwagę. Nie jest to film sponsorowany, nie dostaję z tego żadnych profitów od OVH, ale mogliby to przemyśleć, bo nagrywam już o nich trzeci raz. Na początek musimy znaleźć stronę OVH, czyli możesz sobie wpisać to w Google, kliknąć pierwszy link ovhcloud.com. Tutaj na dole mamy coś takiego jak wyszukiwarka domen. Jeżeli wiesz już, jaką domenę chcesz zarejestrować, to po prostu wpisujesz ją tutaj i sprawdzasz, czy jest dostępna. Jeżeli nie wiesz, warto byłoby to skonsultować na przykład z firmą, która tworzy strony internetowe, na przykład ze mną, ponieważ dobry wybór domeny skutkuje później w przyszłości na przykład w trochę bardziej skutecznym czy tańszym pozycjonowaniu albo lepszych wynikach reklamowych. Ja spróbuję sobie zarejestrować domenę następującą. Po wpisaniu do wyszukiwarki klikam szukaj. System sprawdza, czy ta domena jest wolna. Jeżeli mam komunikat, że jest dostępna, to mogę ją kupić. Zaraz to zrobimy. Natomiast jeżeli tutaj byłaby informacja, że jest niedostępna do transferu, zajęta czy cokolwiek, mamy propozycję innych rozszerzeń. Jakieś inne sugestie domen. Tutaj to słabo widać, ponieważ jest to zbyt długie. Natomiast możemy też po prostu wyszukać jakąś inną domenę, po prostu szukamy do skutku, aby znaleźć taką, która pasuje nam i jest dostępna do rejestracji. Następnie klikamy kup, klikamy kontynuuj zamówienie. Nie dodajemy hostingu, do tego można sobie wrócić później, jak już będziemy się decydować na budowę strony internetowej. Mamy teraz formularz albo logowania, jeżeli już masz konto na OVH, no ale wtedy pewnie nie oglądasz tego filmu, bo wiesz, jak to robić. Jeżeli nie jesteś jeszcze ich klientem, wprowadzasz tutaj swoje dane. Akceptujesz warunki, klikasz załóż konto. W tym momencie na swojego maila dostaniesz kod weryfikacyjny, musisz go skopiować i tutaj wkleić. Akceptujesz tutaj politykę prywatności, musisz tutaj wprowadzić swoje dane, powiedzmy, że jest to konto firmowe. Wpisujesz tutaj wszystkie dane, które są wymagane. Klikasz kolejny etap, wprowadzasz nazwę firmy i NIP. No i mamy teraz podsumowanie naszego koszyka, patrzymy, jaką domenę rejestrujemy, ile to kosztuje. Klikamy płatność, sprawdzamy tutaj swoje dane, wybieramy sposób płatności, ja tu rekomenduję wybrać sobie PayU. Akceptujemy wszystkie regulaminy, przechodzimy do płatności. Tutaj finalizujemy sobie nasze zamówienie poprzez opłacenie blikiem czy przelewem, szybkim przelewem internetowym. Po dokonaniu płatności i poprawnym przejściu zamówienia dostaniemy powiadomienia mailowe, że domena została zarejestrowana. Ok, masz już swoją domenę internetową, co dalej? Warto byłoby postawić na niej jakąś stronę internetową, dzięki której możesz zdobywać klientów przez internet. Jeżeli szukasz kogoś, kto taką stronę dla Ciebie wykona, to sprawdź koniecznie moją ofertę na stronie arturkosiński.pl. Na koniec mam jeszcze dla Ciebie inny film na temat darmowego narzędzia wizytówka Google Moja Firma. Pokazuję w nim, jak taką wizytówkę tworzyć i optymalizować. Jest to świetne narzędzie, które pomoże Ci zwiększać widoczność Twojej firmy w lokalnych wynikach wyszukiwania Google, więc koniecznie obejrzyj ten film. Link będzie gdzieś tutaj obok mnie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki i do zobaczenia.